Panhammer to dwuwymiarowa strzelanina autorstwa studia Storm Sharks i wydana w grudniu 2015 roku. Jeśli chodzi o zarys fabuły, to lądujemy w nieodległej przyszłości, gdzie dzikie zwierzęta oraz przyroda są w niebezpieczeństwie. Wszystko za sprawą nielegalnych myśliwych, którymi skorumpowany rząd nie chce walczyć. Ty stajesz się samozwańczym obrońcą przyrody i za zadanie masz zwalczyć jej wrogów. Do zmiany mamy takie opcje jak poziom trudności, włączenie-wyłączenie muzyki oraz efektów dźwiękowych, wyświetlanie czy też nie trawy, porę dnia oraz występowanie deszczu. Może to oczywiście pomóc, jeśli chodzi o wydajność gry na starszym sprzęcie. Możliwa jest także zmiana używanych klawiszy, czyli ich redefiniowanie, czy też wykorzystanie pada. Grę rozpoczynamy w bazie domowej, a mapa podzielona jest na kilka sektorów. W każdym zaś z nich znajdują się wrogie obozowiska, których do pokonania mamy umiejscowionych bossów. W grze kierujemy jedną z kilku dostępnych postaci i rozwijając wątek opowieści możemy uzyskać dostęp do kolejnych, a każda z wymienionych postaci dysponuje nieco odmiennym arsenałem. Do dyspozycji oddano nam uzbrojenie w postaci broni białej, czyli maczeta, miecz i tym podobne, broń strzelającą, czyli karabinek, pistolet jednostrzałowy. Dodatkowo mamy kilka granatów, których użyteczność jest nieco nazbyt niska i przydają się głównie do rozwalania wieżyczek we wrogich bazach. Nasza postać może strzelać tylko w lewo bądź w prawo, a my musimy się ustawić dokładnie na wysokości wrogów, by otrzymali trafienie. Ani wyżej, ani niżej. Czasami trafiamy też na przeciwników z karabinami snajperskimi, którzy potrafią strzelać pod kątem. Plansze są dosyć rozległe i przebiegnięcie z jednego jej krańca na drugi trwa naprawdę długo. Po prawej stronie na górze widać minimapkę, która pozwala zlokalizować klatki z uwięzionymi w nich zwierzętami oraz ułatwia nawigację, jeśli szukamy jakiegoś obiektu czy też podążamy w danym kierunku. Oprócz tego możemy też wywołać główną mapę, by zobaczyć, w którym dokładnie jej fragmencie aktualnie się znajdujemy. Nasza baza znajduje się w jej centrum, a wrogie bazy przy jej obrzeżach. Gra umożliwia grę solo, czy też w trybie lokalnej kooperacji z drugą osobą. Plus jest taki, że w przypadku, gdy gramy z kimś, jeżeli jedna z postaci padnie, kontrolę nad ekranem przejmuje druga i może kontynuować rozgrywkę. W przypadku jej śmierci role znów się zamieniają i to ona steruje ekranem. Martwy gracz pada, a jego ciało jest niejako ciągnięte przez drugiego gracza przez całą planszę. Dziwnie to wygląda, powinno przynajmniej znikać. Po śmierci po około tam 20-30 sekundach postać się respawnuje. Na dole ekranu mamy pasek, który stale się zmniejsza, a jego całkowite skurczenie się oznacza naszą śmierć. Jego zasób możemy odnowić poprzez uwalnianie zwierząt, czy też eliminację wrogów. W przypadku śmierci rozgrywkę rozpoczynamy ponownie w środku naszej bazy. Warto tu wspomnieć, iż jeśli zaatakujemy wrogą bazę i padniemy, to zabici wrogowie nie są wskrzeszani, dopóki nie wyjdziemy z gry. A sami wrogowie pojawiają się losowo i w trakcie eksploracji mapy. Nieco inaczej jest w bazach, gdzie walczyć będziemy z bossem. Ci z kolei dysponują atakiem w zwarciu, więc cała walka sprowadza się do wyprowadzenia ciosu, czy też lepiej strzelaniu do wroga po to, by następnie przed nim uciekać. I tak do skutku. Czasami trafiamy na błąd w grze, gdzie przeciwnik nas zaatakuje pomimo tego, że znajdujemy się poza jego zasięgiem. Warto także dodać, iż w trybie gry samemu do dyspozycji możemy mieć też kompana w postaci pieska, który nam towarzyszy i nieco dezorientuje wrogów. W trakcie gry za zabitych wrogów oraz wykonywanie misji zbieramy doświadczenie oraz pieniądze czy też uzupełniamy zużywaną amunicję. Za zebrane pieniądze możemy zakupić dodatkową broń. Jeśli chodzi o broń, to każdą z nich cechuje szybkostrzelność czy też ilość zadawanych obrażeń. No i trzecia opcja to pojemność magazynka. Oprócz tego część broni możemy otrzymać po wykonaniu odpowiednich misji, czy też wytworzyć samemu po zbieraniu odpowiedniej ilości surowców, co nie jest niestety łatwe. Misje, jakie musimy wypełnić,
to m.in. eksterminacja wrogich bossów, uwolnienie z klatek odpowiedniej ilości zwierząt, czy też wytworzenie broni, zebranie odpowiedniej ilości surowców, zniszczenie wrogich bunkrów, czy też na koniec zebranie odpowiedniej ilości gotówki. Ma ona kilka niedoróbek, które nieco denerwują. Na przykład, grając na padzie, niekiedy strona, w którą strzelamy, blokuje się i strzelamy nie w tym kierunku, gdzie byśmy chcieli. Jeśli jesteśmy trafiani, nasza postać blokuje się na chwilę, uniemożliwiając wykonanie jakiejkolwiek akcji, co w starciu z przeciwnikami, którzy atakują w zwarciu, nieco denerwuje. Trzeba przed nimi uciekać i kluczyć, by oddać strzał. Dzieje się tak, gdy poruszamy się. Trzeba na chwilę stanąć, by móc strzelić tam, gdzie się zamierza. Czyli poważna niedoróbka. Znaczna przesada to także sam rozmiar mapy. Gonimy tu godzinę, by przemieścić się z punktu A do punktu B. Zastanawiałem się także nad pozostawieniem bez oceny, ale po przemyśleniach zdecydowałem się, że jednak gra dostanie negatywa. Za dużo jest w niej niedoróbek. Komu można ją polecić? Chyba dla dzieci, o ile można mówić, że strzelaniny są dla dzieci. Mój mały nieco w nią pocinał i próbowaliśmy też grać wspólnie. Gra dość szybko się znudziła, głównie poprzez kilometrowe odcinki między bazami. Biegniesz, biegniesz i biegniesz i tak bez końca. Tak więc na chwilę obecną nie polecam. Może coś jeszcze to poprawią, ale na razie omijaj. Dalej nagrany jest gameplay, tak więc jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak ta gra wygląda w praniu, to proszę oglądajcie. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnej recenzji. O, padło. Gdzie my jesteśmy? Tutaj, na dół. O, tutaj. Zwierzaki. Thank you.
chwilę jeszcze, o, prawie żeśmy doszli. Wiecie, szybszy niż ja. Oj, rozwaliło mnie. Tak myślisz, że to od tego jest uzależnione? O, tu coś jest, mówię, że jakieś zwierzę tego. No, ale nie atakuj, bo jeszcze będziemy musieli z nimi walczyć. Wiele, że nie, ty uwolnisz to nie atakuj. Gdzie w ogóle jesteśmy? Tutaj, w trakcie drogi. Do Alpa? No. Ale my w Alpa byliśmy. Brawo! Wróć. Do nauko. Dobra. Wróć. Tutaj coś może być, jak są tak. Nie. Nie wiem czego. No, to jest cała Alpa. My nie byliśmy w żadnej Alpie. Nie ma takiego czegoś tutaj jak Alpa. Ale sektor na mapie. On się tak, żaden się nie nazywa Alpa. Jesteśmy prawie przy brawo.
boss. Ale przecież to razem zbieramy. Ale kupujemy katany. A następny. Jeszcze raz, drugi. Teraz nie gonię. Gdzie jesteśmy? Tutaj, to na górę. Na górę. Obie drogi jesteś. Mamy troszkę więcej. Już nawet jest... Gdzie jest kapana? Kapana w ostatnim, sekcjonalny. Katana ile kosztuje? 499, mamy 712. Masz katany.
że masz też moją broń, ja nie mam żadnej broni. Zostało 213, następne te zakupy są moje. To teraz idziemy do... Byliśmy... Bravo, byliśmy w Alpha, w Delta, w Charlie chyba nie walczyliśmy, gościem coś walczyliśmy. Teraz do Gryfina, w prawo. Zabij wszystkich. Jeszcze nie zabiliśmy bossa w Charlie. Ale zobacz, czek. Z kryminałami. Quest i V. Czyli czwarty. Nic nie zrobiliśmy tego. Musimy bossa w Charlie ubić. Charlie jest tu, to musimy iść. Nie skończyliśmy tego, poszliśmy stamtąd. I teraz 5 minut piechota. Oni skaczą jak zające. O, widzę klatkę. Ale uwolniona już jest. Klatka uwolniona. Zwierzę, słon. Ja raz tam z krakami zciąłem te bambusy. Zobacz co ci się robi z licznikiem wideo. Zobacz. Ale jest przez chwilę na nagrywanie, a później... Bo ponieważ są dwa źródła wideo, które można nagrywać. No czekaj, to widzę plus i minus. A, po prostu włącza mapę, więc nie steruje jej wielkości. O, klatkę widziałem. Czekaj, bo sam idziemy w tę stronę. Ale było jakieś jeszcze zadanie z kryminalistami. Tak, ale jeszcze nie zrobiliśmy klatek. Z bossów jeszcze nie zrobiliśmy. Ale następny klatek można. A jeszcze tych nie można robić. Nie zrobiliśmy jeszcze. Nie zrobimy razem. Są uwolnione, tu jest. To jest zamknięta klatka, się w nim zmienia. To jest baza? Tak, czarny. Tutaj musimy rozwalić włos. Jest
Dobra, już wiem, co to będzie. Charlie, not yet, jeszcze nie. Tu jeszcze głosem nie zrobiło. Teraz to wyjdźmy. Nie widać. Bo może to nie zrobiło Charlie. Killboss Alpha, Rady Killboss, brawo. Boss brawo, Rady Kill, Boss Charlie, not yet. Charlie jeszcze nie jest załatwiony. To dziwne, my nie jesteśmy w Charlie przecież. Walczyliśmy, ale nie, bo nie zniknął, prawda? Zniknął, ale coś wypadło z niego? Tak. Czemu on nie zaliczył? Ale nie pokazuje go i pozostrzymy go. Kres drugi zrobiony, kres trzeci. A, trzeba po prostu otworzyć. Craft one gold weapon. Idziemy zrobić ten gold weapon. Na skres do góry. Muszę zostawić, gdzie będzie ciemność w planszy. Będzie mi się lecieć. Tutaj jest klatka, ale pewnie otwarta z tą słoną, widzę, że to jest.
Patrz, coś tu jest. Dobra. Czyli może jesteśmy tutaj prawie pod bazą. Zrobiliście plus z klatką? Daję kasiorę. Tak. Serio? To jest krab. Złoty miecz. Złoty ten. Ma, chcesz tego Banhamera? Tak. Nawet na... Aha. Losuję. Jest, czyli zrobiliśmy to za grafikę. Jestem. Zbierz 20 złota, 40 stali, 10 rzadkich materiałów. Zniszcz 30 bunkrów. O, zniszczono już. Zabij resztę bossów. O, tyle bossów. Opis jest. Nie wiem, czy zostało to. Może on skoczył. A to jakieś porady. Ile mam pieniędzy? O, 745, jak będę kupić. Ty możesz odblokować sobie tamten revolver w gold. 550 snajperów. Dziękujemy. Jeszcze gold? I gold snajper. Misji. Odblokowało się to. Nie, to się odblokowało. Masz. One Hammer, ty masz player 1. A, wiesz, teraz się nie odblokowało. Ej, znowu kliknij, chcę ci pokazać coś głupiego. This gun. No tak, this gun. A to jest młotnie. Aha, o to ci chodziło. Inwentory, to mamy. A, można sprzedawać. O, plazma rifle jest. Można zmieniać. Ja... Dawaj już ten dni i plazma rajku. Player 1. Ty. No, wyjaśnij plazma rajku. A player 2 co nie? Dobra, bek. Ale ty to teraz kupiłaś. Nie, nie, wybrałem, to mamy.
teraz do Gryfina. Mam bardzo dobrą sprawę. A spróbuj mi raz w tym strzelić. No. Jeszcze z papieru. A ty miałeś być od walki wręcz, tak? Jak daleko jesteś? Miałeś jeszcze kawał, bo który powinien się przeszło. Zobaczcie co? Już sam zobaczyłem. Ale nie rzucaj we mnie.
Chyba nie będzie było schodź. Nie podchodź do bossa. Czemu? Czemu ja nie podchodzę? Czekaj, to następny boss załatwiony. Został jeszcze BH, Fortesa i Echo. Jaka Fortesa? Tak się nazywają. BH, BH, Fortesa i Echo. To jest Forest. Forest? Fortress. Fort. Nie Fort, tylko Fort. A, to nie wiemy. Musimy wracać na to. Masz nowego wierzchowca w tym, w trołowie. Wiem. Nie wiesz, bo dodałem go wczoraj. Czy tam dzisiaj chyba. Tak, dziś go dodałem. No nie, to nie przeszkadza, może być jak jest. Musimy zachodzić. Może uda się... Ojka, wielka baza, zobacz. ...skraftować Van Hammer. Ten młot. Ale wielka baza będzie. Da się jeszcze powiększać.
wiem. A gdzie my jesteśmy? W bazie jesteśmy. Ale jesteśmy w niby. Wyłączyłeś mapę, mapę włącz. Wyłączyłeś. Włącz. Nie klikaj tam. Nie klikaj, bo coś żeś tak klikał już. Nie widać tego teraz. Masz tam plus i minus. No i przestań to wyłączać. To też wyłącz to. Przeszkadza. Nie włączę tego na razie. Wiesz, że mi tam razem. Jak uciekasz gdzieś to na planszy, to zostało. Znowu połączyłeś mapę. Co tam? Przecież widzisz na mapie, że nie tam. No i gdzie tam? Patrz się na mapę. Bo to właśnie ją włączyłem. Jesteśmy teraz na najniższym poziomie. Nie rzucaj granaty. Bo wyłączasz mapę. To czym to wyłączasz mapę? Jak piję. Tak? No. Trzymaj się po prostu prawej ściany i tyle. No, to rzeczywiście ktoś przyjechał, dobra. Nie mam już taki rzucać granaty. Dobra, zastrzela w ciebie, zanim już pakujesz wszystko. Stawaj za nim i go ciachaj, jeszcze możesz. Skatany. Skatany nie z tego, bo to prawie nie zadaje obrażeń.
Dobra, nie chcesz mi się zagrać, robię. Mówiłem, czym ten troll tu działa. Zobaczymy się początek o tym. Kto mapkę włącza i wyłącza? Jak się słonikiem gra? Słonik co strzela? Nie tak robi. On atakuje w zwarciu. Czekaj, jeszcze nie pamiętam czy... Dobra, to ja tu przymieniłem broń. Aj, broń. Dobra, możemy lecieć. Gdzie lecimy, panie słoniku? Bukuje mi się. Gdzie? Mówię, że mi się blokuje czasami. Blokuje? No. Poczekaj, zobaczę mapkę. Gdzie biegniemy? Do... BH. BH? To prawo na górę. Poczekaj, jak się włączał tą małą mapkę? World Map Aim. A mała mapka? Minimap jest, myszka. O co jest? Już nie za bardzo myszka. Minimap, mouse. RB u ciebie na padzie. I masz tu RB? Które to jest RB? RB. A nie ta, ta malutka. Start? Nie, jakiś klawisz odpowiada za mapkę. O jest, tam malutka, o to mi chodziło. W prawym górnym rogu. Nie mam kotora. O, jak jest mocno ich bije. Tak? No. Ale jeszcze mocniejszy jest trekking. Oj, widzę. Rozwala całą planszę. No, ale masz dużo oczy. Kurde, jaki rozpierdolisz. Zauważyłeś w ogóle, co daje wyższy poziom? Tak. Co? Więcej życia. Tak? Ej, ale zobacz, ile to ja mam życia. Masz dużo oczu, jakbyś kupę robił. Zjadłem stwardzenie. Zauważyłem. Kurde, ale ich teraz znalazło. Jesteś słoniem bardzo złym? Do kąpania. To jeszcze 5 minut gramy i koniec. I leć się kąpać. Okej. Okay. Chodź przynajmniej, to jedną bazę pogodzimy.
Czekaj, włączę mapkę. Oj, ale strasznie... Strasznie... To nie aligatora jest, aligatora to nie jest. O, on się po prostu pojawia, jest tylko... Dopiero teraz to zauważyłeś? No wcześniej, to wcześniej. Muszę chodzić z ekranu, skąd z ekranu. No chodź, bo nie dobiegniemy. Biegniemy dalej. Tak. Gdy klikasz B, to wtedy możesz wrócić od razu do home base'a. No teraz mi się właśnie zbugowało. Zbugowało, ale zrozumiałem, zblokowało. Pokaż to, pokaż. Tak, no tak jakby zblokowało, widzisz? A tak, ta klawiatura działa? Też. O, tym prawym. Martin, zostaw mi, chodź na górę. No to masz duże oczy, jak się trafiają. Ale jak już będę miał leki na to... Gdzie jesteśmy? O, czekaj, bo ta baza jest na dole. Pod nami. To co, to będziesz mógł pływać? Ale jest dużo wejścia, nie widać. Czy my już tutaj byliśmy? Nie. Byliśmy w innej. Widzisz, że są klatki. Powolniamy wszystkie te rzeczy. Skończą się amunicje, które zginęłem. Ej, ale widzisz, jak wyglądam, gdy umarłem? Rozbić kieł. Wysłonia są bardzo drogie i zabijają dla nich zwierzęta. Wszystkie wyłudziliśmy? To jeszcze dwie zostały. Ale wyżyczka wracała. No ja padłem, a ty? O, za wyżyczkę. Czy myśmy już tu nie byli czasem? Nie, byliśmy w innej, podobnej wapce. Te akurat jest najtrudniejsze. Teraz będzie
ciebie. To jest najtrudniejszy boss w całej grze. Coś się przywiesiło. A, jeśli padniesz, to koniec. Już jeden musi przeżyć. No dobra, koniec. Zostawaj się kąpić. Jutro pogramy.